czarne niebo, gwiazdy migoczą w oddali, kamera zjeżdża w dół, widzimy skrawek dużej błękitno-zielonej planety, kamera obniża się jeszcze trochę, widzimy imperialny niszczyciel w kształcie strzały i wylatującą z niego niewielką eskadrę TIE Fighterów. Wlatuje też koreliański frachtowiec, który spokojnie mija się z TIE Fighterami i leci w stronę powierzchni planety. Widzimy port lotniczy. Wszędzie dookoła jest pełno namiotów. Mniejszych, większych, białych, szarych, przywrudzonych. To są takie duże namioty. Między nimi są często porozpinane różne sznury, na tych sznurach chorągiewki. Widać, że cała ta przestrzeń zbudowana jest w większości z namiotów. Frachtowca, który widzieliśmy przed chwilą, wysiada przy syku i parze mechanizmu obniżającego trap. Dwójka podróżników, którzy schodzą na powierzchnię planety. Opiszcie się. No dobrze, więc moja postać Tana jest dość muskularnym człowiekiem w zbroi, hełmie i spojedynku. Czy to mandaloriańska zbroja? Być może. Wystarczyło jej hajsu. Za to ja jestem droidem bojowym. Wyglądam trochę jak super droid bojowy. Czyli mam jakby, nie mam głowy i szyi, tylko jest wbudowana w korpus, trzymając ciężki blaster w rękach. Generalnie jestem taki trochę pomodyfikowany i czasami brudny i w ogóle wychodzą z niego jakieś kable, jakieś części, jakaś tam część jest wyrwana i tak dalej. Ten droid jest, jakby nie jest ogromny i silny, tylko jest taki bardziej smukły i porusza się dość gibko jak na droida, ale właśnie chodzi o to, że jest taki zmodyfikowany i tak, i widać mu takie czerwone oczy. Widzimy, jak ochroniarz Aqualish, który trzyma taki nisko karabin, obserwuje dwójkę bohaterów spod łba, ale najwidoczniej wszystko w papierach i zgodach na lądowanie się zgadza, bo bohaterowie przechodzą dalej. Widzimy wejście do bardzo dużego namiotu. Już przed namiotem jest niewielki plac, do cna wydeptany, więc zamiast trawy jest po prostu błoto. Cały czas przejeżdżają wolno, bo jest tu ruch i korek, śmigacze. Ktoś przenosi paczki z ładunkiem, ładuje je z jednego śmigacza na drugi. Ktoś wytacza się z namiotu pijany i chwilę później ktoś inny, kto go goni, najwyraźniej czegoś od niego chce. Przez ten tłok, ścisk i gwar nasi bohaterowie przechodzą, pewnie zmierzając w stronę wielkiego namiotu. Wchodzą do środka. Jest dużo ciemniej. Wytłumiają się dźwięki z placu przed namiotem, ale słychać inne. Podłoga jest, drewniana podłoga wszędzie wyłożona jest dywanami. Wszystkie pamiętają już lepsze czasy, ale jest tu w miarę przytulnie. Gdzieś z drugiego końca namiotu słychać brzdękanie jakiegoś zespołu. To ewidentnie kantyna, ale wszędzie nie ma w niej typowych stolików. Wszędzie są porozkładane jakieś pufy, paczki, niskie ławy, na których wszyscy leżą. Pełno jest takiego dymu i pary. Na drugim stoliku ktoś pali szisze. Wszyscy gdzieś polegują, posiadują, oparci w mnóstwie poduch, rozmawiają ze sobą, dyskutują. Obsługa przechadza się, nosząc na tacach dwa rodzaje rzeczy. Albo takie wysokie kubki, pewnie z czymś do picia, albo takie szerokie miski, pewnie z czymś do jedzenia. Nasi bohaterowie po drodze mijają mnóstwo ludzi, w większości wyglądających na kupców, handlarzy, złodziei, najemników, łowców nagród, drobnych oszustów. Ale widzicie, że nie brakuje tu też szturmowców imperialnych. Siedzą przy jednym ze stolików, wszyscy mają zdjęte hełmy i dyskutują tak jak wszyscy inni tutaj. Widać, że są tu raczej nie na służbie.
Rozglądacie się, szukając waszego kontaktu. I w końcu w rogu, namiot nie ma rogów, ale przy jednej z tych, ścian namiotu, pod taką zwisającą połacią materiału na pufie przy stoliku siedzi mężczyzna i patrzy na was. Opisz się. Tak. Młody mężczyzna, 20 parę lat, z czarnymi, prostymi, rozwieszonymi włosami i przystrzyżoną bródką. Brudką i wąsami, zarostem, tak? Goatee. Ubrany w taką podróżną, trochę zawadiacką kurtkę z masą niepotrzebnych dekoracji w różnych miejscach. Jakaś sakwa, jakiś blaster przy pasie, jakiś pas na amunicję, na którym nie ma amunicji, jakieś takie różne elementy, niektóre potrzebne, niektóre nie. Dostrzega was, dopija, przychyla wysoki kubek z czymś do picia i wstaje z puf. To wy! Na was czekałem. To my. Witam, Wiktor Gwynt. Podaję ci rękę na początku. Sana Duaro. Wy naprawdę nie zdejmujecie tych hełmów? Nigdy? Nawet na przywitanie? Nie? I... Dobra, a gdzie jest ten drugi koleś? Bo widzę, że przyjechałeś... swoim to ja. Idem. To ja. Tak się dotyka ludzi, tak? Spodziewałem się kogoś innego. Trochę, bez urazy. Jesteś druidem? Jestem prawie pewien, że o tym nie mówił. Czy mówił, że jest druidem? Wyglądam jak droid, więc jestem druidem. To ja. Siadajcie, czy chcecie coś, czy zdejmujesz hełm nawet do picia? To będzie właśnie podchodzi twilekańska kelnerka, wyraźnie znudzona tym, że jakby jej praca jest nudna i powtarzalna, a wszyscy są głupi. I tak patrzy i tak, będzie dla pana to samo, a dla tych dwóch droidów co? Jednego droida. Tak. Nic. Nie. Patrzy na ciebie i tak. Okej. Okay. Standardowa pomyłka. Mogłem nie zamawiać już przed chwilą trzech porcji dość mocnego alkoholu. Jakoś będę musiał... Na razie nic. Dziękuję bardzo. Alkohol jest dobry do czyszczenia moich części zbroi. Jest także dobry do czyszczenia różnych innych rzeczy, ale... Może kiedyś zrobił i technologię, która pozwoli zrozumieć ci i to. Tak mówią po rymieniu. Ani razu nie pisałeś, że jesteś druidem. Czy to istotne? Dla mnie ta drużyna powinna składać się tylko z druidów. Mandalorianin może zostać. I... Dobra, to przypomnij... I naprawdę chcesz dopaść Mofa? Jesteś druidem? Ja? Tak. Tak. Dlaczego? Powody. Ktoś cię zaprogramował? Nie. Okay. Czy... Jaki to jest model? Super droid bojowy R1G5. Produkowany przez separatystów w czasie wojny klonów. Czy takim się nie czyści pamięci? Wygląda na... W tym momencie... Odwraca się mężczyzna z taką bardzo długą brodą, tak... Nie chcę się wtrącać. Ale minęła dosłownie minuta i usłyszałem już dopaść Mofa wyprodukowany przez separatystów. Wiem, że czasy są rewolucyjne. Taka gra. Ha, ha, ha. A tam, bestry droid. To daleko zajedzieć. Ale się już nie wtrącam. Nie chcę przeszkadzać. Odwraca się do swojego stolika. To siądźmy przy stoliku, ludzie, z którymi chcę porozmawiać o całkowicie legalnych rzeczach. Oszustwo działa. To chociaż usiądźcie wygodnie, nie wiem co robicie, żeby się
relaksować. Siadam. Siadam w miarę wygodnie. Tak wiesz, sztywno siadasz na tej pufie, to podnosi z niej chmara kurzu. Ale wydaje się, że przez chwilę wszyscy przestali zwracać na was uwagę po tej chwili niechcianej uwagi. Potem będziemy musieli zabić tego gościa, bo do tego... Nie ja wymyślałem zasady, dobrze? To... Spiskujemy. Musimy być aktorami, którzy dorastają do swojej roli, którą obrali. Ktoś tak kiedyś powiedział. Prawdopodobnie. A więc jaki jest plan? Chcemy dopaść pewną osobę, która może mieć pewną władzę w Imperium, w resztkach Imperium. Dobra, przypomnijcie mi, bo już jestem, zamieszałem się przez to wszystko. Dlaczego chcecie w końcu dopaść Mofa, mogę wiedzieć? Powód niejasny. Nie wyjawię. Patrzę na ciebie. Ma coś, co należy do mnie. Ale nie masz na myśli władzę w Układzie Galaktycznym? Ma coś, co należy do mnie. Czyli zaczynamy naszą radosną współpracę od nie mówienia sobie niczego. I mam wam zaufać, bo... Pieniądze. Gdybym miał wybór i mógł znaleźć sobie lepszych współpracowników, to bym tego nie zrobił, bo jesteście świetnymi osobami, ale... Mam nadzieję, że się... Dobrze, nieważne. W tym momencie słyszycie... podniesione głosy, gdzieś kilka stolików obok. Czy to nie są krzyki, bardziej ludzie, którzy rozmawiają głośno, bo są pijani, to już w ten sposób. I widzicie, jak jeden mężczyzna wstał, żeby coś drugiemu tłumaczyć. Czarnoskóry mężczyzna w średnim wieku, ubrany w taki kamizelkę, koszulę, ma przy boku blaster. Taki wygląda na podróżnika albo kogoś, kto umie o siebie zadbać. I mówi do mnie, tłumaczę ci. Trzeci raz. On żyje. Rozumiesz? To jest wszystko ukartowane. Wszystko. I co z tego, że wybuchło? Na pewno ma 4 klony. Każdy ukryty w innym miejscu. Dlatego jeszcze raz mówię ci. Dobrze jest jak jest. I naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby teraz cokolwiek zmieniać w tej racjonalnej polityce prowadzonej przez niech panuje długo i szczęśliwie naszego Mofa Serrano. Widzicie, że on mówi do szydzi z drugą mężczyzną przy stoliku. Kilka osób tam robi się, albo ktoś tam stuka krwiami, ktoś się śmieje. Zauważycie też, że ci szturmowcy, którzy siedzą kilka stolików dalej, też popatrzyli w tamtym kierunku. A on jest jak człowiek, który już nie zważa na to, gdzie się znajduje i co mówi. Jego rozmówcą jest gran. To jest gatunek taki podobny co do kozy, mają 3 oczy na rogach. Wygląda jak zwykle przedstawiciel gatunku spokojnego, w sensie jedno oko wpatruje się w rozmówcę, 2 łypią gdzieś na boki, zachowując względną czujność i odpowiada: takie myślenie nie zaprowadzi nas daleko. Nie ma się czego obawiać. Teraz jest moment, w którym można zasłużyć się dla nowego porządku i zrobić to względnie bezpiecznie. Dlatego jeszcze raz proszę cię, przemyśl moją propozycję. Nikt nie mógł przeżyć tego wybuchu i to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta metaforyczna fala uderzeniowa dotrze również tutaj. Ona mówi, człowieku, nie człowieku, żyje, już nie takie plany. Jak byłem młodym chłopakiem, to była cała ta, że kanclerz, Jedi, nie Jedi, łopie. To jest wszystko ukartowane. W tym momencie zauważacie, że tamci szturmowcy, którzy siedzieli, siedzą jak siedzieli. Tylko patrzą się i nawet patrzą do siebie, śmieją się z tej samej sytuacji, rozluźnieni. Okay. Ale słyszycie tu pod kroków
zwracacie się, inni szturmowcy idą w ich kierunku. Wyglądają zupełnie inaczej. Mają hełmy, w miarę czyste pancerze i ewidentnie są tu na służbie. I zbliżają się stanowczym krokiem w kierunku do morsu. Ten Gran już to zauważył i daje subtelne znaki rozmówcy, ale subtelne znaki pozostają nieodczytane. Mówię, po kolei. Po pierwsze, ja rozumiem jedną, ale że rozwalili drugą i to nie było przygotowane, to jest przecież niemożliwe. Słuchajcie, łapią to ci sami spiskowcy, co twierdzą, że wiesz, jak gwiazda śmierci, że Imperium zniszczyło, żeby mieć powód do kontrataku. Rebelia spiskowcy. Słyszycie ten... Stajni agenci, wszystko ukartowane. Słyszycie ten głosik, taki charakterystyczny, przefiltrowany przez komunikator szturmowca głos. Co tu się dzieje? Co to za dyskusje? Po czym ten Gran się za... Rozmawiamy sobie tutaj tylko o różnych sprawach. Nie ma powodu do niepokoju. Czarnoskóry właśnie się odwraca i mówi: to dobra, do mnie chcecie, ja tu mówię właśnie, że Imperium to ma się dobrze, a Imperator zaraz powróci. Dajcie mi święty spokój, porozmawiać sobie nie można. Po czym stłumowiec recytuje na podstawie artykułu 42 punkt 4. Dyskusje, które mogą podważyć imperialny porządek, są zakazane również w szczególności w miejscach publicznych, takich jak kantyny, place targowe i tam przez jeszcze przez chwilę wymienia. W związku z tym obydwaj zostajecie aresztowani i stłumowcy zaczynają ich otaczać. Robi się ogólny gwar, taki trochę oburzający. Co jest? Ludzie zaczynają wstawać. Nie tylko ludzie, zresztą tu jest pełno przedstawicieli najróżniejszych gatunków. I zaczynają podnosić się też ci drudzy szturmowcy. Ich przywódca bierze pod pachę hełm, który ma zdjęty przez cały czas. Więc widać, że ten, ta zbroja szturmowca już ledwo się na nim mieści. I te białe płaty pancerza są mocno naciągnięte. Nie jest też już szczególnie biała. Taki mężczyzna w średnim wieku ma taką burzę kędzierzawych włosów, które regulaminowo pewnie powinien przestrzegać na krótsze, ale najwidoczniej od dawna tego nie robi. Jest też dość mocno zarośnięty. Halo, hola, hola, koledzy! Koledzy! Szturmowiec, który dowodzi ten... Kapitanie? Koledzy, nie ma powodu do awantury. W tym momencie robi się gwar, dyskusja. Przestajecie słyszeć do końca, co nam się dzieje, bo przechodzą na dużo cichszy ton ze sobą. W sensie, ci dwaj rozmówcy siedzą trochę przestraszeni jednak chyba sytuacją. Już nic nie mówią ci, którzy oglądali wcześniej. Natomiast dwóch szturmowców dyskutuje ze sobą o zawzięcie. Tamci od stolika, którzy siedzieli z tym zrelaksowanym szturmowcem, również powoli wstają, ale też jest wyczuwalny jakiś rodzaj napięcia, który też udziela się wszystkim, więc jest trochę ciszej. Muzykanci dalej grają, ale wszyscy jakby ciszyli rozmowy, a jednocześnie udają, że są bardziej zaangażowani w swoje rozmowy niż byli wcześniej. Teraz musimy być ciszej. Jaki jest plan? Zastanawiam się, czy jest to sytuacja, z której możemy jakoś skorzystać. Bo dobrze, czy ktoś z was ma coś takiego może jak plan? Jak dostać się do naszego osoby, która może być mofem, ale nic nie jest potwierdzone? Tak, żeby móc się z nim rozmówić, z osobą, która... ma na swoje rozkazy dywizjony szturmowców i jest strzeżona w pałacu, chyba coś w tym stylu. Jakiś plan? Nie. Pół planu. Ale ogólny zarys. Może gdyby trafić do więzienia, to trafimy blisko Mofa. Po tym jak go wsadzimy do więzienia, tak. Ale... Nie, my, oni, tamci. Albo możemy ich śledzić. To chyba lepsza opcja. Czy jakaś okazja rzuca się w oczy mojej postaci, o której ja nie wiem, czy jakby jest to sytuacja? To znaczy sytuacja rozwiązała się chyba w miarę szybko. Czy która z tych osób wygląda taką, którą warto zagadać? Tak moje przeczucie coś mi mówi. Twoje przeczucie mówi ci, że a szczególnie po tym, jak ci
porządnie wyglądający szturmowcy oddalają się bez aresztowania właśnie teraz na twoich oczach. Twoje przeczucie mówi ci, że kimkolwiek jest ten zrelaksowany szturmowiec o kędzierzawych włosach, to najwidoczniej coś może, skoro opanował sytuację i... I on był, on przyszedł z tymi, co byli? Nie, to był... Tak, on siedział przy stoliku. Tak. I on tu, ewidentnie są tu wszyscy w celach rekreacyjnych. Takie sprawia wrażenie i takie też zachowują. I teraz powoli wraca do swojego stolika. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Nie. To jakiś dziwny gest dla ludzi. Ale jesteś droidem, więc... To co sądzicie o tej sytuacji? Czyli ja będę musiał być naturalnym przywódcą, widzę naszej eskapady. Sądzę, że są tam szturmowcy. Obserwacja. Dużo. Da się pokonać. To wstaje tak. Zajmijcie się sobą w... To nie porozmawiajcie sobie o czymś ciekawym, a ja zaraz wrócę. I udaje się do... Dziwny człowiek. Dziwny człowiek. Udaje się w stronę szturmowca, kędzierzawych włosach. Jakoś tak subtelnie czekając na moment, kiedy dużo będzie mówi. Można go zagadać. Za dużo. Pytanie. Mógłby mówić ciszej. Mhm. Tak z ciekawości, bo jednej rzeczy nie zrozumiałem. To było tak, że tamten patrol szturmowców zwrócił się do tamtych drugich szturmowców jakoś z jakimś takim szacunkiem, czy odwrotnie. Bo ja jakby nie skumałem znaczy, którego. Trudno było wyczuć, bym się zwrócił, ale... Jedni chcieli aresztować ludzi, gdzie przyszli tam ci drudzy, porozmawiali chwilę i ci, którzy chcieli aresztować, po prostu nie aresztowali. Dobra, okej. Oni siedzą tak, jak siedzieli. Może przestali głośno rozmawiać o polityce. Więc... A tamci wrócili do swojego stolika. Więc przeciskasz się między tymi wszystkimi siedziskami i ławami, starając się to robić w miarę naturalnie. Jesteś już w pobliżu, oni po prostu siedzą. Piją napoje z wysokiego kubka. I rozmawiając, słyszysz bez potrzeby szczególnego nasłuchiwania, że on coś im opowiada i oni wybuchają śmiechem. Balant, zawsze tak jest. Na początku chowa po sobie tego typu złoty pileczem, tak jakby prawdopodobnie opowiada o tej sytuacji. Chcesz podejść, zagadać? Mogę się przysiąść jako taki. Przysiadam się, żeby słuchać, zwracając na siebie uwagę, nie bardzo celowo, ale zwracając uwagę, że jakby przysiadam się, żeby słuchać. I może czekam aż na myśli. Czekam, czy ktoś na mnie zwrócił uwagę. Ale nie, już tak, przysiadam że i. To jest tak, że wszyscy. Przysiada się tak, że on jest trochę plecami do ciebie, kiedy opowiada, a oni wszyscy cię widzą. Także oni po kolei zwracają, patrzą na ciebie. Wszyscy mają zdjęte hełmy, więc widzisz po prostu twarze mężczyzn. Między 30 a 40. Wszyscy mogliby się ogolić, a część z nich nawet może mogłaby się umyć. Wielu z nich mogłoby też przetrzeźwieć. Nie sprawiają wrażenia zmobilizowanych szturmowców, ale patrzą na ciebie tak zaskoczonym wzrokiem. A on kończy to, bo teraz już wyraźnie słyszysz, co mówi. Tak. Śmiechy. Ale trzeba na nich uważać. Bo oni siedzą jak na beczce prochu i wiesz, mają te swoje narady, spotkania. Im się jeszcze wydaje, że będziemy tutaj toczyć bohaterskie boje i dostawać medale. Ale ci chłopaki, że ja mam trochę inny plan na to wszystko. W sensie milknie, bo widzi na twarzach kompanów, że oni widzą, że ktoś inny się dosie. Tylko to się tak... No, cześć. Święte słowa, co powiedziałeś. Albo po prostu mądre, jeśli nie jesteś zbyt wierzący. Byłem tylko zafascynowany człowiekiem, który... Jestem pod wrażeniem, że udało się rozbroić tak tę poprzednią sytuację i ocalić moją ulubioną kantynę. Nie, jestem pod wrażeniem. Chciałem w zasadzie przyjść to wyrazić swoje wyrazy uznania dla swojej zdolności. Wiktor Gwynt, lokalny podróżnik, explorer, poszukiwacz przygód. Cześć, jesteś lokalny czy jesteś podróżnik? Bo po pierwsze zgubiłem się, po drugie dziękuję za wyrazy, wyrazów nigdy nie za wiele. Po trzecie byłem wyższy rangą, więc rozbrojenie tej sytuacji nie było aż tak trudne. Wyższy rangą? I... I? Tak, i bardzo zręczne rozwiązanie sytuacji. Czy ja cię kojarzę?
powinienem cię kojarzyć? Nie, ale... Czy mogę postawić ci drinka w nagrodę i w twoim... Stawiam kolejkę na koszt baru! Jej! Pora na rzut adekwatnej umiejętności społecznej. Dobrze. Na przekonanie jego czy przekonanie baru? Nie, na przekonanie jego. Dobrze. Że chcą tą kolejkę i w ogóle chcą coś od ciebie, a nie powiedzą ci, że... To brzmi jak urok. Zdecydowanie. Swoją drogą chciałbym powiedzieć, że przeczytałem w instrukcji, że oprócz tych kredytów, które wszyscy wydaliśmy, mamy jeszcze kasto kredytów. Dobrze. A. Doskonale. O, to może nie będę musiał naciągać baru, stawiać baru przed faktem dokonanym. Myślę, że masz poza poziom trudności standardowy, czyli dwie kostki. Czyli możemy tak przejść trochę. Tak, pozwolę sobie przesunąć tę szklaneczkę tutaj. Rzucajmy tutaj. Tak, więc jako, że to nas pierwszy rzut, dziewiczy rzut, prawdziwy na sesji, czynię honory. Czyli tak, dwie kości trudności, które to są? Fioletowe. Fioletowe. Masz fioletowe. Tak, o, wspaniale. I cóż. I mam prezencji 3, więc 3 kości zdolności, ale wymieniam jedną na żółtą, bo albowiem jestem w miarę kompetentny w uroku. Coś jeszcze? Myślę, że możesz sobie dorzucić jedną niebieską kostkę, bo są podpici i w za dobrych humorach. Okej. Okay. Sio? No to zaczynamy. To są 3 sukcesy. To była... To się z tym niweluje. Bo czy są te trudności? 2 sukcesy i 1 zagrożenie. 2 sukcesy i zagrożenie. Aha, bo te się kasują, kasuje się sukces z, z porażką i zostają 2 sukcesy i zagrożenie. Czy 2 sukcesy coś robią, czy tylko 1 sukces? Już, czy... No, czyli pokazują trochę skalę sukcesu, ale ogólnie rzecz biorąc, poza mechanicznymi sytuacjami niekoniecznie. Myślę, że to oznacza po prostu, że no, popatrzą na chwilę, oni wszyscy po prostu... No dobrze, 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 śmiało, to leć. Leć, a po czym zauważył, że przychodzi ta znudzona kelnerka z kolei, tak. Coś do picia w wysokim kubku dla mnie i zacnych towarzyszy, w szczególności dla pana, który uratował kantynę od zniszczenia i bójki, więc... Ona podchodzi taka znudzona i tak... Wejdźmy jeszcze głębiej. Ale ona to mówi takim sarkastycznym tonem jakby znudzonej barmanki, która wie, na ile sobie może pozwolić i pewnie ich doskonale zna. Po czym no, przyjmuje zamówienie. Mamy jedno to, ja myślę, że on ci się przygląda i kiedy ona po chwili i chwili takiego small talku o niczym, zanim jeszcze przyjdzie alkohol, ona na końcu przychodzi, te kubki rozkłada i tak... Ty mi kogoś przypominasz! Lokalny podróżniku, no? Może pewnego sławnego i przystojnego aktora, który brał udział w tym sławnym filmie akcji, który wielu krytyków znało za zły, ale zjednał serca publiczności? Holo filmy, nie mam na to czasu, a zresztą moje życie jest jak jeden wielki holo film, po czym widać, że to był taki głupi, sarkastyczny żart i wszyscy zaczęli się śmiać, tak jak takie ponurzy żołnierze. Nie. Ja cię skądś kojarzę. Gdzie wy siedzicie? Rozmawiając lub nie ze sobą. My się przypatrujemy i... Wydaje się, że idzie mu nieźle. Udajemy, że rozmawiamy, ale jednocześnie mamy rękę na pulsie. Przynajmniej ja mam, stylo... Nawet rękę na spuście bym powiedział. Do was... Wy się do nikogo nie dosiadacie, ale ktoś postanowił dosiąść się do was. Widzicie kobietę. Kobietę Zabrak. Nie wiem, czy kojarzycie, jak wyglądają. Tam akurat niebieską skórę. Tak, jest tak. Przedstawiciele tej rasy czasem noszą kaptury lub chcą ukryć swoją twarz, bo mają szczególną opinię, ale ona nie ma takiego zamiaru. Idzie w towarzystwie 2 Trandoshian. To są znowu takie człowiekokształtne gady. I to jest taka brutalna rasa, którą bardzo często zatrudnia się jako kompetentnych ochroniarzy, najemników. Lubią walkę, są w tym dobrzy. To co jeszcze ludzie, tak? Tak. I ona ewidentnie idzie, w zasadzie oni mają broń, ona idzie, nie ukrywa się. Widzicie, że weszła takim bocznym wejściem dość blisko was, którym wy wcześniej nie wchodziliście, ale natychmiast zwraca na siebie wszystkie spojrzenia naokoło. Rozgląda się, patrzy na was, tak jakby was szukała wzrokiem. I daje znać, im daje
taki znak, na zasadzie oni się ustawiają przy waszym stoliku, a ona dosiada się na tą pufę, na jeszcze wygniecioną po tym, jak siedział tam Wiktor. Tak... Przywitanie. To nie twoje... To nie twoja pufa. Mhm. Posłuchajcie mnie. Wiem, że przylecieliście tu przed chwilą statkiem. Dostałem informację o waszym lądowaniu. Widzę, że jesteście uzbrojeni po zęby. I przyszła mi dowiedzieć się, czego chcecie na naszym terenie. To, co tu przylecieliście. Widzicie, to, że opowiedzieliście się jakimś tam zasranym kodem na niszczycielu, ktoś was wpuścił, a szturmowcom nie chciało się podejść i sprawdzić, po co tu przylecieliście, to nie znaczy, że próżnia autorytetu i władzy na tej planecie nie jest wypełniona. Dlatego w imieniu syndykatu Czarne Słońce, trochę was dziwi, to jest bardzo znany syndykat przestępczy, który działa w bardzo wielu miejscach i operuje wszędzie, często półjawnie, ale rzadko spotyka się, żeby ktoś opowiadał się w ten sposób. Zwykle ma są jakieś kody, symbole, szyfry. W imieniu syndykatu Czarne Słońce chciałabym usłyszeć wasz cel podróży, plany na najbliższe dni. Jest tak. Dzieje się rzecz, która jest cringe-worthy, ale tak. Powód pokazuje na swoją rękę i te takie metalowe części tak zaczynają skrzypieć o siebie, wyglądając jak jak gest trzymania pieniędzy. Czerwone światło na chwilę gaśnie i pojawia się znowu. Jako takie mrugnięcie. Jak jest taka cisza, bo nikt nie wie, o co chodzi. Kredyty. A tuż przed tym, jak powiedziałeś kredyty, jeden z tych trandoszańskich chyniarzy tak... Czajc od porozumiewawczą rugą, a fajny droid, kurde, mol! O Boże. Szefowo, kupmy z jego wesoły droid. Kupmy go. Ona daje mu znać ręką, żeby się uspokoił. Cały czas się śmieje. To był najlepszy żart, jaki usłyszał od dawna. Drugi nie śmieje się w ogóle i patrzy na tamtego z politowaniem, na ile jesteś w stanie ocenić, jak jaszczury ludzie patrzą się na siebie. No to tego się domyśliłam. Na tą uroczą planetę wszyscy przylatują, żeby trochę zarobić. A chciałabym poznać więcej szczegółów, bo mandaloriański wojownik, ona jeszcze jest w stanie chudać twojej płci, mandaloriański wojownik zawsze wzbudza takie wstępne, większe zainteresowanie. Ona sprawia wrażenie osoby, która jest wiecznie na krawędzi. Może jest naćpana przyprawą, a może po prostu ma taki sposób bycia. Jakby po prostu rozpierała ją jakaś taka dziwna energia. Nachyla się, pochyla, patrzy, cały czas robi coś rękami. Jest taka... Szukamy pracy. To dobrze trafiliście, bo my zawsze zatrudniamy, jak wiecie. Zawsze zatrudniamy. Niedobory kadrowe, a ekspansja, ciągła ekspansja. A szczególnie teraz są piękne czasy, tyle miejsc. Zwalnia się i robi się przestrzeń dla interesów. No to co? Jakiś startowy pakiet? Może chcecie jakąś małą nagrodę za jakiegoś drobnego przestępcę? Jak długo zamierzacie trzymać się z dala od kwestii, nazwijmy to, politycznych? Tak długo, nie ma żadnego problemu. Tutaj będę potrzebować waszych oczywiście imion. I będę też potrzebować kodu do waszego statku na wypadek takiej wymiany uprzejmości, w razie gdybyście postanowili nieważne. To jak? Jakaś robota? Coś konkretnego? W czym się specjalizujecie? Łapanie i dostarczanie. Doskonale. Gdzie ja to mam? Wyciąga te takie dyski z nagrodami. Tak. Nie, to za łatwe. To nie chcę was obrażać. Po czym wciąga trzy i wam odpalają się jakieś trzy gęby. Wracamy do... Niczego nie robię tak, tylko że... Dokładnie tak, dobrze to powiedziałeś. Czy to jest ta kobieta z Czarnych Słońc? Poczekajcie, to wrócę do was jeszcze i wstaję i udaję się do naszego stolika. On tak... On kiedyś zgadzasz, to on tak... Młody! Tak. Radziłbym ci ostrożnie sobie z nimi poczytać. Nie wiem, jak rozpoznałeś, że jest Czarnych Słońc. Pewnie po tym, że mówi o tym na cały głos wszędzie, gdzie wchodzi. Ale...
Słyszałem już wcześniej. Niebezpieczeństwo nie jest mi obce. Uważaj na siebie, bo jeśli będę cię widział martwego bez tych wszystkich manieryzmów, to nie przypomnij mi się, skąd cię znam. Postaram się to zmienić, żebyś uronił za mnie przynajmniej jedną łzę. Myślę, że zrobimy zegar postępu. 4. Ewentualnie w czasie tej wcześniejszej rozmowy, tyle co wysłuchałem, starałem się subtelnie wyczuć, czy jak on stoi wobec Mofa. A powiedz mi wcześniej w ogóle, ten Mof jest na jakiej planecie? Na tej, co jesteśmy teraz? Tak. Czy na innej? I to jest stolica, gdzie jest w ogóle... To miasto też nazywa się Chossam. I to jest stolica sektora i też stolica tej planety. I on tu ma swoją siedzibę. Okej, to jeszcze tak. I ty też na siebie uważaj, bo... Wiesz, ja szanuję Imperium, szturmowcy, wyborowe wojsko, ale od kiedy Imperium upadło, znaczy cesarz, rozumiesz, imperator, to też na siebie uważaj. Mogę was nie rozpoznać, jak będziecie mieli hełmy na głowach, który z was oddał życie za, niektórzy twierdzą, upadający już byt polityczny. Ale, Boże, za dużo wypiłem, mogłem tego nie mówić, jeszcze się zobaczymy. Wiem, że to przemowanie zrobione jest przy głównym wydarzeniu. Możesz sobie, jeżeli chciałeś jakoś sądować i przez tą chwilę wcześniej z nimi jeszcze rozmawiałeś, to możesz sobie rzucić na coś adekwatnego. Tak, chcę ich wysądować. Okay. Z chęcią. To sobie zbuduj pulę i rzuć za umiejętność. To brzmi jak... Znajomość ulicy trochę, może... Nie ma jakieś, nie ma jakieś empatii? Nie ma jakiejś empatii? Podać jakaś empatia. Nie będzie, tu nie będzie. Chyba nie ma. Percepcja? No i w sumie. W sumie. Pasuje. Pasuje. Tylko ona jest na spryt. Nie, na spryt to spoko. To są dwie kości. No. Z dwie zielone kości. Za zdolność. Trudność? Też dwie fioletowe. Dwie fioletowe za trudność. Myślę, kości. Że nie ma żadnych teraz... Żadnych bonusów, tak. Żadnych kar. Z jednej strony są pijani, a z drugiej jednak teraz się pilnują. To... Są. Zero. To jest doskonałe zero. To jest sukces, to się kasuje z tym. Aha, i trzy przewagi z trzema zagrożeniami. Okay. Czyli doskonałe zero powinno stanowić jakiś interesujący przełom, więc tak będzie. Tak. Więc wyświetlają się przed tobą te trzy holograficzne popiersia. Jeden to jest jakiś Gamorianin ze swoją świńską gębą. Dwóch ludzi, kobieta i mężczyzna. I się go objaśnia tak. No to jest zbiegły strażnik jednego z naszych dość wysoko postawionych ludzi, który postanowił znaleźć sobie inną pracę, tak czy inaczej doszły na suchy, że zatrudnił się gdzieś tutaj i znalezienie go powinno być drobiazgiem. Dostarczenie go w dowolnej formie też nie powinno być zbyt trudne. Bierzemy. Weźmy go. Ten. A reszta? Ale to jest dwójka przemytników, którzy bez naszej autoryzacji działali na terenie, na którym powinni byli płacić opłatę manipulacyjną. Natomiast zdecydowali się zachować ją dla siebie i w tej sytuacji, no... Syndykat musi interweniować i dbać o swoją opinię. Sami rozumiecie. Jest jeszcze jedna możliwość. Możecie nie podejmować. No, może akurat nie lubicie tego typu zadań. Tak się składa, że tutaj dosłownie za dwa dni będzie dość duże zamieszanie z tego względu, że przylatuje ktoś z Nowej Republiki, żeby prowadzić jakąś formę rozmów. Trudno mi powiedzieć. Informacje są raczej tajne, a nawet jeżeli wiem coś więcej, to nie będę się przed wami uzewnętrzniać. Tak czy inaczej, mają być manifestacje, ma być ruch, przy okazji to będzie dzień targowy, będzie tłum, będzie gorąco, może być kłopotliwie. Nasi ludzie będą w tych okolicznościach wspierać siły powoli przemijającego porządku, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. Jeżeli macie ochotę, zatrudnić się po prostu jako... kontrola tłumu na wypadek jakichkolwiek problemów, to również przyjmujemy. To brzmiało podejrzanie. Wiktor Gwynt. Przepraszam, to nie.
Ci dwaj stają ci na drodze, wiesz. Spokojnie, spokojnie. Ja jestem tutejszy i kojarzę panią jak najbardziej. Czarne słońce, dobra robota. Dobrze wiem, jak to rządzi w tym sektorze, prawda? I zauważyłem, że rozmawia pani z moimi towarzyszami, więc... To było jego miejsce. Jeśli jakieś zlecenia byłyby tu obecne, miejsce się zmieniają. Jestem też jak najbardziej zainteresowany. Zwłaszcza, że... może moi... Ta Mandalorianka jest trochę niebezpieczna, jeśli ona za dużo mówi, ma tylko osadę, że potem musi kogoś zabić, więc... Więc w czym mogę pomóc? Przepuśćcie tego ładnego chłopca. Przyglądać się, podchodzi bardzo blisko i patrzy ci w twarz bardzo, bardzo, bardzo bliskiej odległości. Patrzy z powrotem w twarz z takim zawadiackim uśmiechem, ale takim, wiesz, coś się za tym kryje. Rzuć sobie na cool, bo ona ewidentnie jakby sprawdza twoje... Bycie cool? Sprawdza moje tak. Bycie cool. Zwane... To jest typowy pojedynek na to, kto pierwszy spuści wzrok po prostu. Ale stawi. Tak, koty, to ćwiczę to regularnie. Kult opanowanie. Tak, dobra, na tej karcie mam zaczone lepiej. To będą dwie zielone kości i jedna żółta za moją zdolność w byciu cool. Wspaniale. Jaka trudność tego jest testu, powiedz mi. Zaraz ci powiem, bo to zależy już od jej... To będzie trudność, bierzesz dwie fioletowe i dwie czerwone. Zaczynamy cztery na upgrade, bo to jest test przeciwstawny. Jej lodowe spojrzenie jest bardzo gorące. Sytuacja jest taka, jak pół na pół. Ty masz tu swoich ludzi, teoretycznie, ona ma swoich ludzi. Nie chce chyba też specjalnie skalować, więc nie ma żadnych dodatkowych. Jest zimna i gorąca jednocześnie. Tak. To jest początek bardzo owocnej znajomości, mam nadzieję. Stricte biznesowi oczywiście. Okay. Przeczytajmy to dobrze. Sukcesy. To było to, tak? Tu nic nie wypadło. Się niwelują z tym. Znaczy, nie, nie. Znaczy, no tak. To się z tym niweluje. Jest ten dwa w plecy. I jest jeden sukces. Czyli tak, jest tak. Czyli jedna porażka. To... I dwa zagrożenia. Zostaje ci porażka i dwa zagrożenia. Ojej. Porażka i dwa zagrożenia, tak? Wszystko zgodnie z planem. Ja, to jest tak, że... Innym i planem gorszym, ale... To jest tak, że patrzysz jej w oczy, ona tobie. Kropla potu spływa po skroni. Wiesz, wytrzymałeś spojrzenie. Ona spuszcza wzrok i w tym momencie, wiesz... W tym momencie ona tak... Dobrze, lokalny podróżniku, skoro jesteś z nimi i chcesz przyjmować jakieś zlecenia, to będzie ci potrzebny twój pistolet, twój nóż i te dokumenty. Wszystko to miałeś przy sobie jeszcze przed chwilą. Kiedy patrzysz... Ten lubiący poczucie humoru Trandosiani, co mówi: za każdym razem, kocha, za każdym razem, za każdym razem. Drugi, gdy patrzy się na tamtego jak na idiotę. Oni są identyczni, ale widać, że ma naprawdę różne usposobienia. Próbuję zaśmiać się, jakby to wszystko mnie nie ruszało, ale ten śmiech wychodzi tak słabo. To co? Numer statku, wasze imiona i decyzja co do pracy. To nie jest miejsce, gdzie możecie po prostu siedzieć sobie. Chyba, że nie wiem, przyjechaliście, nająć się na tragarze, oddajcie wtedy broń, zatrudnicie się na jakimś odpowiadającym waszym kwalifikacjom stanowisku. Ale widzę, że poszukujecie przygód, lubicie adrenalinę, cieszą was spluwy i broń i ogólnie wyglądacie, jakbyście chcieli coś znaczyć. Więc jeżeli chcecie coś znaczyć, to musicie coś znaczyć w świetle promieni czarnego słońca, że się tak poetycko wyrażę. Pokazuję na tym tego, którego pokazywałem wcześniej 3 razy. A czy możesz nam powiedzieć coś więcej o tym zamieszaniu związanym z tymi, tak rozumiem, reprezentantami tego rebeliantów? Ona tak patrzy na ciebie tak... patrzy na ciebie w takim krótkim spojrzeniem z góry na dół, po czym mówi... tonem kogoś, kto zwraca się do przywódcy grupy. Nie znam szczegółów. Ale sytuacja tutaj jest teraz nieco napięta, bo nikt nie wie, co przyniesie jutro. Ja wiem, co przyniesie jutro. Jutro przyniesie spokój i porządek pod kontrolą syndykatu, który będzie mógł rozwinąć skrzydła szerzej niż dotychczas. No ale
jakby siły polityczne, którym bardziej zależy na wymachiwaniu swoimi emblematami, będą chciały pewnie poprężyć przed sobą muskuły. Serrano zawsze był rozsądny, ostrożny. Jeśli miałbym obstawiać kredyty, prawdopodobnie chcę zachować stanowisko i zostać gubernatorem z ramienia na mnie publiki. Nie zdziwiłabym się wcale. No tak czy inaczej, są najróżniejsze obawy, że coś się pozmienia, a wielu ludziom tutaj zależy na tym, żeby zbyt wiele się nie zmieniało. Po prostu może być różnie i trzeba będzie mieć oczy dookoła głowy. A dodatkowo możecie wziąć tego, patrzę na ciebie i pokazuję. Już patrzę nawet pytająco, nie rozkazująco. Co? Biorę ten znacznik. Fob. Kod statku. Czyli to jest statek z nas? Ich. Nasz. Aha. W takim kodzie statku, nie da się polecieć na takim kodzie, ale da się na przykład zablokować statek, nie? W sensie, że... Mogę jej podać niewłaściwy kod? Wszystko możesz. Czy ona się zorientuje od razu? Od razu? No, jeżeli będzie miał schemat kodu, a ona nie zna już waszego kodu, to jest duża szansa, że nie zmieni się od razu. Ale zmienić. Mogę? Świetnie. Dobrze. Tak. No to podaję kodu. Ona się zwraca do tego tradyszelina, który się nie śmieje. Zapamiętałeś? No, to co? Będziemy się mieli na oku. Życzę wam miłego pobytu na czoście. I na mnie już pora. Interesy wzywają. Trzeba jeszcze odbyć całkiem dużo takich rozmów o spowiedzeniu. A jak cię znajdziemy? Spokojnie. Nie będziecie mnie szukać. A jak cię znajdziemy? Pomyślisz życzenie, że tak bardzo, bardzo, bardzo chciałbyś mnie spotkać. Zaraz, teraz. I pojawi się dosłownie za moment. Sprawdzimy, czy działa. Wstaje, daje znać swoim ludziom, odchodzi bez spatrzenia się wstecz. Jaki plan? Widzę, że dzięki moim wspaniałym radom i przewodnictwu duchowemu udało wam się coś wynegocjować. I także dzięki waszej wartej uwagi i charyzmie. Skrytowi. Tak. Dobrze, na czym stanęliśmy? Plan. Czy tamci mają więcej informacji? Funkcja więcej informacji? Powiedz więcej, dalej, next? Jak się to... Droidy nie działają tak jak ludzie, nie można dawać im komend. Nie jestem pewien, czy wiesz, jak działają... Czy najęliśmy się do czegoś? Tak, nie? W ten sposób, wykonując tę pracę, zyskamy ich zaufanie. Jaką pracę? Którą? W sensie, co? My kogoś zabić, czy... Złapać. 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 Dostarczyć. To odwrócenie uwagi. A w międzyczasie możemy też robić swoje rzeczy. Okej. Żadna praca nie hańbi, jak to mówię. Chociaż osoba, która to powiedziała, myślę, że nie znała wszystkich profesji, które Galaktyka potrafi zaoferować człowiekowi. Ale dość o mojej przeszłości. Bierzmy się za robotę.